Cześć, witam Was bardzo serdecznie, moi czempioni. Dzisiejszy odcinek sponsoruje cyfra 3. Jest to odcinek trzeci i rozmawiamy o tercjach. Mam dla Was też niespodziankę. W sekcji jak ćwiczyć będzie małe wyzwanie, więc zostańcie ze mną do końca. A więc wszystko, co chcielibyście wiedzieć o tercjach, a zawsze wstydziliście się zapytać. Ciach! Dzisiaj zajmujemy się tercjami, but first, jak mówił Maska, powtórzmy sobie, co już wiemy o interwałach. Co to jest interwał? Interwał to jest odległość między dwoma dźwiękami. Najmniejszym interwałem w muzyce jest pryma, czyli odległość 0. Powtarzam ten sam dźwięk. Ale już uzgodniliśmy, że to są straszne nudy, w związku z czym nie będziemy się tym zajmować, przynajmniej na razie. Zajmowaliśmy się sekundami. Pół tonu, najmniejsza odległość między dwoma różnymi dźwiękami, to jest sekunda mała. Dokładamy do tego pół tonu jeszcze jeden pół ton, mamy cały ton. I ten tłuściutki cały ton to jest sekunda wielka. Dzisiaj idziemy o oczko dalej, dokładamy znowu pół tonu, mamy półtora tonu. I powstaje nam tercja mała. Dokładamy znowu pół tonu. I powstaje nam tercja wielka. Dwa duże, tłuste, całe tony. A teraz ciekawostka na temat tercji. Tercje to są zwierzaki, które są szczególnie bliskie sercu każdego pianisty. Dlaczego? Dlatego, że z nich buduje się akordy. A akordy to jest najfajniejsza rzecz na fortepianie, który zresztą nazywa się instrumentem harmonicznym. Harmonia to są różne rzeczy dotyczące akordów. Dzisiaj na ten temat nie porozmawiamy, bo to wymaga ułożenia kilku cegiełek na raz, a jak wiadomo, nadmiar informacji niszczy mózg, ale na pewno do tego w przyszłości wrócimy. A teraz, jak odnaleźć nasze tercje na klawiaturze? Jak wiadomo, zajmujemy się białymi klawiszami na razie i na nich będziemy tych tercji szukać. Oczywiście zawsze można policzyć jeden pół ton, drugi pół ton, trzeci, o, to będzie tercja mała, a jak dodam jeszcze jeden, to będzie tercja wielka. No ale wiadomo, że zanim człowiek policzy, to już w ogóle po prostu życie ulatuje i moment minął. Oczywiście docelowo my to robimy odruchowo, bo jeżeli się już zagra wszystkie tercje miliard razy, no to po prostu człowiek tego nie liczy, tylko wie. Ale póki co, póki zaczynamy, trzeba sobie odnaleźć jakąś metodę, żeby było łatwiej. Jeżeli chodzi o białe klawisze, sprawa przedstawia się następująco. Jeżeli mamy przeskakujemy jeden, nie robimy, tylko robimy tak, to na pewno na białym jest to tercja. Na białych klawiszach jest to tercja. I teraz, jeżeli pomiędzy tymi białymi mamy jeden klawisz czarny, będzie to tercja mała. Natomiast jeżeli między tymi dwoma, co to przeskoczyłam jeden, prawda? Na przykład tak jak tutaj. Mam dwa dźwięki białe, ten zostawiam w spokoju, prawda? I mam dwa czarne. Dwa czarne oznaczają, że mam tercję wielką. Oczywiście możemy to sprawdzić teraz na piechotę i policzyć sobie pół tony. Natomiast uważam, że to jest najprostsza metoda, jak już sprawdzicie i policzycie, mogę odczekać te 30 sekund, to wtedy się przekonacie, że jednakowoż po mojemu jest chyba szybciej. Jak to wygląda w gamie C-dur? Ile tercji, jakiego rodzaju mamy w gamie C-dur? Zacznijmy sobie od dźwięku naszego podsiadłego C. Pomijamy ten drugi, przeskakujemy go, budujemy sobie tercję. Między nim, między C i E, mamy dwa czarne, w związku z czym tercja wielka. D, F, jeden czarny, tercja mała. E, G, jeden czarny, tercja mała. Tercja wielka. Tercja wielka. Mała. Mała. No i to jest C, E, znowu mamy wielką. Zobaczmy teraz, jak to wygląda w zapisie nutowym. Zanim zaczniemy szukać tercji w naszej gamie C-dur, popatrzmy przez moment na PDF, który mamy przed oczami. To jest trochę powtórzenie wiadomości, które już mamy, trochę rzeczy nowych, ale nie za dużo. Na początku widzimy coś takiego dziwnego, że mamy nutki, które wyglądają bardzo różnie, a są podpisane tą samą nazwą. Cóż, czasami tak się zdarza, że zapisujemy bardzo wysokie, relatywnie bardzo wysokie dla klucza basowego dźwięki, jednak w tym kluczu, nie zmieniamy klucza,
I tu je właśnie widzimy. Nasze poczciwe cera skreślne, które znamy najlepiej z klucza wiolinowego, wygląda w sumie bardzo podobnie, tylko jakby w odwróceniu. Jakbyśmy cały ten obrazek odwrócili i teraz wylądowało na samej górze. Nad nim mamy D dwukreślne i mamy jego odpowiednik w kluczu wiolinowym nad nim, rzesz też. I potem mamy E raz kreślne, też w kluczu basowym, tak czasami notujemy. I mamy jego odpowiednik, bardziej ludzko wyglądający, w kluczu wiolinowym. Dalej mamy oktawę raz kreślną w kluczu wiolinowym. F, G, A i H raz kreślne. I potem mamy małą nowość. Mianowicie nad oktawą raz kreślną jest oktawa dwukreślna. Czyli ten następny dźwięk to będzie C dwukreślne, po nim będzie D dwukreślne, E dwukreślne i tak dalej, i tak dalej. Ale dzisiaj dalej nie pójdziemy, bo nadmiar informacji i tak dalej, i tak dalej. A poza tym pośpiech jest niewskazany, bo jak to zwykł mawiać znakomity aktor Robert Kudelski, pośpiech poniża. Teraz mamy dźwięki, z których skorzystamy przy okazji budowania naszych tercji w gamie C-dur. Widzimy tutaj dwa ćwiczenia w kluczu wiolinowym, w których występują wszystkie poznane przez nas interwały. Od prymy, przez sekundy małe i wielkie, aż do tercji małych i wielkich. Teraz zagram obydwa, żebyście wiedzieli, jak brzmią. Zauważcie, że skupiam się znowu tylko i wyłącznie na wysokości nut. Na razie pomijam sprawy rytmiczne. Pierwsze ćwiczenie zaczyna się od dźwięku C raz kreślne. Drugie ćwiczenie zaczyna się od D raz kreślne, a najwyższym dźwiękiem jest E dwukreślne, nasz nowy dźwięk, który poznaliśmy dzisiaj. Uwaga, a teraz obiecane wyzwanie. Odpowiedzcie mi na dwa pytania. Pierwsze. Ile tercji małych jest w ćwiczeniu pierwszym? Drugie. Ile tercji wielkich jest w ćwiczeniu drugim? Odpowiedzi zostawcie w komentarzach. Zobaczymy, kto odnajdzie wszystkie tercje. A teraz jazda dalej. Dalej mamy ćwiczenia w kluczu basowym. Na górze macie w charakterze ściągi gamę C-dur w kluczu basowym w oktawie małej. To są dźwięki, z których będziemy korzystać w tym ćwiczeniu. Pierwsze ćwiczenie zaczyna się od C małego. I ćwiczenie drugie, które zaczyna się od G małego. Subskrybujcie i lajkujcie. To pomaga nam rozwijać kanał. Materiały znajdziecie na mojej stronie urszulaborkowska.pl w zakładce Materiały. Uwagi i pytania zostawiajcie w komentarzach. Ćwiczcie swoje cegiełki i do zobaczenia.